Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się tematem renderowania. Co to jest renderowanie? Renderowanie to jest wycinanie jakichś postaci, jakichś elementów graficznych z jakichś prac, z jakichś zdjęć, tak by potem wykorzystać je gdzieś dalej. Jak? To już później pokażę wam w kolejnych filmach. Znaczy, najpierw trzeba zająć się czymś prostszym, żebym potem mógł pokazać wam coś trudniejszego, no bo nie mogę jednak spędzić filmu, nie mogę zrobić półgodzinnego filmu, gdzie będę pokazywał wam wszystko od podstaw, tylko wszystkie rzeczy, których nauczę was na początku w jakichś poradnikach, będziemy wykorzystywać już dalej, będziemy tworzyć coraz bardziej złożone obrazki. Przejdźmy już do tematu filmu. Pokażę wam dzisiaj dwa sposoby na wyrenderowanie osób z jakichś zdjęć. Jeden będzie prostszy i szybszy, ale niestety będzie mniej dokładny. Drugi natomiast będzie zajmował dłużej czasu, będzie zajmował dłuższy okres czasu, będzie bardziej dokładny. Pierwszy sposób będzie właśnie ten łatwiejszy i szybszy. Z przybornika wybieramy sobie narzędzie różdżka. Klikamy na białe tło, następnie klawisz Delete i praktycznie praca skończona. Jak widzicie, 3 sekundy i po robocie. No ale niestety nie jest już to tak dokładne. Jak widzicie po przybliżeniu, mamy tutaj ten białe piksele i no niestety nie wygląda to tak ładnie, ale jest efektywne i szybkie. Możemy sobie teraz dodać na przykład jakieś tutaj obramowanie. Często dodaje się właśnie takie obramowanie, żeby zgubić tą warstwę, którą tutaj widzicie. Często szybko tak się dodaje na przykład do jakichś memów. Jak to zrobić? Robimy to za pomocą również różdżki, zaznaczamy sobie tutaj to wolne miejsce, następnie zaznaczenie. Obramuj, no niech zostanie 5, tak jak tutaj mamy. Z przybornika wybieramy sobie wypełnienie, jakiś kolor, najlepiej biały, tak żeby właśnie pokrywał nam się z tym, który tam mamy. Zaznaczamy na biało, zaznaczenie brak. No i taki build tutaj ma już taką swoją obramówkę. Teraz na przykładzie Rafała Majki pokażę wam tutaj, jak wykorzystać ten trudniejszy sposób. Z przybornika wybieramy sobie narzędzie ścieżki. I będzie to dokładniejszy sposób, no ale niestety dłużej trwa. I będziemy zaznaczać sobie za pomocą tego narzędzia tutaj, za pomocą takich kropeczek, bardzo dokładnie. Możecie sobie to jak najbliżej przybliżyć, tak żeby wyszło jak najdokładniej. I zaznaczacie sobie tutaj po obrysie tą osobę i następnie będziecie to wycinać. Na koniec już po połączeniu tych kropeczek całość wam się łączy w jedną wielką całość. Następnie tutaj z opcji narzędzi zaznaczenie na ścieżki sobie wybieramy. Całość wam się połączy, następnie z menu zaznaczenie, następnie oderwij. Z warstw tutaj dodajemy sobie prawym do nowej warstwy. Następnie dolną warstwę tą z tyłem usuwamy. Jak widzicie, całość już ładnie wygląda. No, odznaczamy sobie, tutaj zaznaczymy sobie jakiekolwiek inne narzędzie, tak żeby to zaznaczenie nam zniknęło. No i po przybliżeniu zobaczycie sobie, jak to wszystko ładnie wygląda. Ja tutaj oczywiście nie miałem czasu za dużo na to, żeby starać się, żeby to dość ładnie wyszło, ale myślę, że efekt jest zadowalający. Oczywiście czym dłużej nad tym spędzicie, czym bardziej skupicie się nad tą pracą, tym ładniej będzie to wyglądać. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam was na kolejne filmy. Na razie, cześć!